Ale przed tym chcę zrobić coś jeszcze innego na szybko. Więc żeby nie tracić czasu, zapraszamy pana Bocisława i lecimy, ponieważ jest, po tej aktualizacji zostało dodane nowe sekretne zadanie. Tak jak było te z Gwen Doliną na początku sezonu, to teraz dodali nowe. Trzeba je zobaczyć. Dobra, więc żeby wykonać te sekretne zadanie, trzeba się udać do pokoju Starka. Doomstadt. Tu już widać ikonkę. Wejdźmy na dół. I tu jest ten komputer. Wtedy mogliśmy też z nim już porozmawiać, coś tam dostawaliśmy jakąś wiadomość z tego, ale dostawaliśmy tylko tą wiadomość. No ale no mówię, no można było się gdzieś tego domyślić, że skoro tych zadań nie ma, to... 1 złoty. Za górami, za lasami żyły chomiki z marzeniami. Marzeń tych nie było wiele, lecz były wielkie, jak dzwony w kościele. Nie wiem już, o czym ja gawol, ale wiem, że dziś to ja potężnie odę. Aha, to nieźle, chomik. Dobra, rozmawiamy z superfanem Starka. Fanklub Zbiórka. Potrzebujemy więcej pamiątek Starka. Podobno na wyspie pełno jest fajnych rzeczy. Przynieś je do mnie, a cię wynagrodzę. No może nie finansowo. Spekulanci nie zasługują na moje ciężko zarobione sztabki. Dobra. Teraz w fabule pojawiło się zadanie. Ukończ wszystkie tajne zadania fanklubu Starka. Musimy ogólnie znaleźć na wyspie 3 przedmioty od Mister Starka. I teraz... Ja pamiętam te wszystkie 3 przedmioty? Chyba tak. Dobra. Więc bierzemy auto i udamy się... Albo dobra, weźmy te szybciej. Udajmy się do Czarnego. Fenomenalna rymowanka, chomik. Powinieneś zostać poetą. Dobra, chodźmy do Czarnego. Jak wiecie, Czarny znajduje się tutaj, na stacji. Musimy z nim pogadać. Aha, on tu jest. Tajne zadanie. Znajdź tarczę do rzutków War Machine i podaruj ją fanklubowi Starka. To się kwalifikuje jako przedmiot kolekcjonerski. No dobra. Tam jest tarcza z rzutków, możesz sobie ją wziąć. Kiedyś rozegrałem przy niej partię rzutków z Tonym, więc może ma jakąś wartość sentymentalną? Ale już więcej nie zagram z Tonym w rzutki, cały czas trafiał w środek tarczy. Podejrzewam, że oszukiwał. A? Aha. Aha, fajnie mi dźwięk wywaliło. Aha. Co się dzieje? Co się z tą grą dzisiaj dzieje? No dobra, no ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Dieselek. Dobra, musimy znaleźć tą tarczę, ona jest tu. Jest tarcza do rzutków. I teraz musimy zanieść ją super fanowi Starka w Doomstadt. Aczkolwiek, zanim to zrobimy, to chodźmy jeszcze tu. Jest tutaj jeszcze, o jest. Otwórzmy tą skrzynię. I... O, i z tej skrzyni wypada kolejny przedmiot, okulary Tonego Starka. Mamy kolejny przedmiot, już drugi. I teraz jeszcze trzeci. Aha, dobra, wiem. Dobra, już ogarniam. Dobra, chodźmy do tego Doomstadt. Chociaż, czekajcie. O ciup, to z muzyką ląduje. O kuźwa, to jest tak bardzo Tony Starkowe. Ej, halo. A, no. Energy Dead. Dobra. Chodźmy. Weźmy rzeczy. Jezu, co ta muzyka? A, lećmy do Doomstadt. Albo nie. Jezu, ja tak często zmieniam zdanie. Lećmy do Starka. Lećmy do Starka, weźmiemy od razu trzeci przedmiot. Skoro możemy wziąć je wszystkie naraz, to weźmiemy od razu wszystko. Więc lecimy do Starka. Dobra. Dobra, czyli tu mamy Starka i musimy z nim porozmawiać. Znajdź kubek do kawy Stark Industries i podaruj go fanklubowi Starka. Co? Pamiątki związane ze Starkiem? W sumie możesz sobie wziąć kubek Stark Industries z tamtego stołu. Mam takich z milion. Bohaterowie też potrzebują reklamy. Dobra. Lecimy tu. Zabieramy kubek. I teraz wracamy do Doomstadt. Patrzmy sobie to już. Okej. Budujemy. Idziemy. I idziemy oddać te trzy rzeczy. Dobra, więc... Hej, masz dla mnie coś fajnego? Okulary, reaktor łukowy, paznokieć z palca u nogi. Oby to nie był paznokieć. Dostarcz okulary. No nie! Przecież to okulary pana Starka! Wyobraź sobie, że patrzysz na świat przez te lekko zabarwione szkła. Pełen wypas! On tak brzmi, jest tak podjarany. Teraz dajemy mu kubek z kawy. Kubek do kawy, sorry. Pan Stark dał ci swój specjalny kubek? Sądzisz, że sam z niego pił? Zrób miejsce na półce! Poświeci na nie specjalna lampa! No, a jak podekscytowany, że kubek dostał. Kurde, to jest super fan. I na koniec dostarczamy tarczę do rzutków. Osobista tarcza do rzutków pana Starka? Super! Że co? Że razem z nim grał War Machine? Jeszcze lepiej! I nie, pan Stark nie oszukuje. On prewencyjnie zwiększa szanse zwycięstwa. O kuźwa, no dobra, dobra. Powiedzmy, że tak jest. Dobra, jak damy te trzy rzeczy, to musimy porozmawiać jeszcze raz. I tak oto fanklub Starka oficjalnie został najfajowszą miejscówką na mieście. Mamy okulary, kubek, rzadką tarczę do rzutków, do której osobiście rzucał pan Stark i żadnych paznokci. Lepszej kolekcji nie można było sobie wymarzyć. Dziękuję. A teraz wynocha! Nie widać, że wstęp tylko z kartą członkowską? No dobra, idę sobie. No, więc to były te sekretne zadania i podobnie tak jak ostatnim razem, za każde z tych zadań dostawaliśmy tam chyba 15 tysięcy expa, no a za zrobienie wszystkich czterech dostaliśmy cały pełen poziom. Więc takie oto zadanie.